Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom. Dawno się nie łączyliśmy w takiej formie webinarowej, ale inspiracją i prowodyrem do tej rozmowy jest sam ojciec Paweł Górzyński, który jest naszym gościem. Dzień dobry, szczęść Boże, Dzień dobry, szalom. szczerze wszystkim. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za to, że ta prowokacja się udała, tak? Że udało się pana zaprosić do tej rozmowy, bo nie ukrywam, że na niej mi bardzo zależy. Dzisiaj słuchają nas, ci, którzy biorą udział w wyborach, czyli dorośli ludzie, ale mam nadzieję, że też będą słuchali nas młodzi, którzy do wyboru będą będą też w nich uczestniczyć. Dlaczego mówię o wyborach? Bo one się zbliżają we wrześniu będą się odbywały, a ojciec jest inicjatorem projektu społecznego Idą wybory, Kościół wolny od polityki i to mnie strasznie zaintrygowało. Cóż to Mam jest, ojcze? nadzieję, że pozytywnie również, nie tylko strasznie, ale pozytywnie, albo strasznie pozytywnie zaintrygowało. Strasznie pozytywnie, Strasznie tak. pozytywnie. Co to jest? Skąd się to wzięło? Najkrócej mówiąc, to jest to kontynuacja pracy, którą podejmujemy w takiej grupie roboczej Relacje Państwo-Kościół, która działa w ramach inicjatywy, którą współtworzę, czyli Kongres Katoliczek i Katolików. Przygotowaliśmy najpierw raport dotyczący stanu relacji państwo-kościół w Polsce. Ten raport Państwo możecie ze strony kongresu pobrać, zapoznać się z nim. To jest kawałek naprawdę poważnego, dobrze zrobionego dokumentu, tak ośmielę się powiedzieć. Przyłożyli do niego rękę poważni ludzie. Nie będę w tej chwili szermował nazwiskami, je można przeczytać, jeżeli się raport ściągnie, bo nie chcę w ten sposób podbijać bębenka, ale jak się zapoznacie, to zobaczycie, że to nie przypadkowi ludzie się za to zabrali. Przygotowaliśmy ten raport i jednym z bardzo istotnych wniosków tego raportu jest to, że w Polsce mamy do czynienia z pewnego rodzaju, nie wiem czy paradoksem, ale sprzecznością chyba lepiej powiedzieć, a mianowicie, jeżeli chodzi o konstrukcję prawną tego wszystkiego, co odnosi się do uporządkowania relacji państwo-kościół, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Można przygotować parę drobnych korekt, żeby to było jeszcze lepsze, ale naprawdę to jest dobrze zrobiona prawnicza robota, jeżeli chodzi o ułożenie zasad, którymi powinny rządzić się relacje państwo-kościół. Natomiast praktyka od ponad 30 lat, od momentu transformacji po dzień dzisiejszy w tym względzie, biegnie dokładnie w przeciwną stronę niż ten kierunek, który wytycza prawo. Ciągle polityką i duchownym opłaca się nie przestrzegać tego prawa, ignorować to prawo i tworzyć taką szarą strefę związków nieformalnych, po to, żeby czerpać z tego zyski społeczno-religijno-polityczne, tak by należało powiedzieć. I tutaj z jednej strony jest Kościół, jego hierarchowie, a z drugiej strony politycy, partie polityczne i rządzący. Ciągle się im opłaca nie przestrzegać prawa, które sami ustanawiali, które sami przygotowywali. I tak jak powiedziałem, na przedłużeniu tego wszystkiego pojawi się już niedługo akcja społeczna, społeczny projekt Idą wybory, Kościół wolny od polityki. To będzie zadanie bardzo trudnego zadania się podjęliśmy, bo a będziemy robili to równolegle do kampanii wyborczej i jak się spodziewam, bo takie są realia polskiej rzeczywistości, pewnie wiele osób nas zaatakuje, mówiąc bezrozumnie albo cynicznie, że my również uprawiamy politykę, ale ja od razu powiem, to będzie akcja metapolityczna. Tak? To znaczy, że będziemy mówili o regułach polityki, a nie będziemy brali udziału w bieżącej polityce, a tym bardziej w bieżącej kampanii wyborczej.
ale będziemy mówili o regułach, jakimi powinna rządzić się polityka w zakresie relacji pomiędzy kościołami, związkami wyznaniowymi a państwem. I to będziemy przypominali i na to będziemy wskazywali, ponieważ sami jako katolicy, chociaż już udało mi się zaprosić do tej akcji, do tego projektu także ludzi niewierzących, którym tak samo jak nam leży na sercu i wątrobie ten problem, że nie przestrzega się prawa, że jest ogromny bałagan, że przenikają się w sposób nieformalny, sprzeczny z prawem, a czasami nawet korupcyjny sfery religijna i polityczna, i my jako katolicy i część ludzi niewierzących mamy tego serdecznie dosyć, ponieważ psuje to państwo, psuje to życie publiczne, psuje to życie polityczne, ale dla nas, katolików, przede wszystkim psuje nam to wspólnotę kościelną, tak? Wspólnotę religijną. I mamy tego serdecznie dosyć. I stąd jest ta akcja, w której chcemy edukować, przypominać, nazywać, uczyć myślenia wokół tego wszystkiego, co zawiera ten problem relacje państwo-kościół. No ale ojcze, czy polityka wolna od kościoła i kościół wolny od polityki to nie jest jakiś oksymoron? No. Czy to nie, czy po tym doświadczeniu założenia Kongresu Katoliczek i Katolików macie przekonanie, że wasza praca na takim poziomie intelektualnym, ale też rozumiem czynnym, debat, konferencji, czy jesteście w stanie zweryfikować w jakimś sensie skuteczność i dochodzenie do ludzi, którzy powinni usłyszeć wasz głos? Bo rozumiem, że ona jest, ten projekt ma być bardzo szeroko odbierany i medialnie, i rozumiem, powinni go usłyszeć intelektualiści, powinni go usłyszeć artyści, albo zwykły obywatel, zwykły katolik lub innego wyznania, lub człowiek niewierzący, ateista. No ale pytanie, czy to nie zabrzmi zbyt prowokacyjnie, zbyt odważnie, a może wprost przeciwnie, może jest już za późno na taki projekt? Nie jest za późno w sensie takim, że w takim fundamentalnym sensie, że prędzej czy później, dla nas lepiej prędzej niż później, trzeba będzie tą sprawę uporządkować. To tak dalej być nie może. Problem w sposób bardzo specyficzny narósł ostatnio, kiedy mieliśmy do czynienia z dyskusją w ramach komisji sejmowej nad uchwałą mającą bronić dobre imię Jana Pawła II, no to było kuriozum. Jak ja to oglądałem, to ręce mi opadły i pomyślałem sobie, bardzo dobrze, że my tą akcję przygotowujemy, bo nawet jeżeli w sensie pewnych wypadków jest za późno, bo im nie zapobiegliśmy, tak? To nie jest za późno, bo trzeba będzie to uporządkować, trzeba to uporządkować i najlepiej wziąć się do tego od razu. I to jest tak, że przy tej niechęci hierarchów kościelnych i polityków do przestrzegania prawa, do zmiany tej sytuacji, która jest dla nich wygodna i z której czerpią korzyści, to my społeczeństwo, a przynajmniej jego część, musi się zabrać za to, żeby zarówno na duchownych, jak i politykach wymusić zmianę tej sytuacji. I jasne, my będziemy starali się dotrzeć jak najszerzej z przesłaniem tej akcji, tego projektu, chociaż mamy takie trzy szczególne, bardzo szczególne grupy docelowe, które będziemy chcieli dopieścić, tak? Dotrzeć do nich i najbardziej się nimi zająć. Po pierwsze, to są te społeczności, które możemy nazwać społecznościami lokalnymi. Tak? Ponieważ także w analizach, które robiliśmy przy okazji pisania projektu, bardzo wyraźnie wyszło, że ta Polska lokalna, tam gdzie są gminy, tam gdzie są małe społeczności, w których właśnie te najważniejsze osoby to wciąż jest proboszcz, burmistrz, czy wójt, czy sołtys,
plus jeszcze nauczyciel i lekarz, prawda? Przysłowiowa taka czwórca, to tam jest najtrudniej zmienić ten układ. Tam najmniej jest tej świadomości. Jeden z byłych posłów, już nieaktywny politycznie, z którym rozmawiałem na ten temat, mówi mi, bo różne osoby pytałem, wysyłałem im nasz projekt, żeby krytycznie na niego spojrzeli, żeby powiedzieli, co można zrobić lepiej, z czego zrezygnować. I tenże jeden z byłych posłów powiedział mi tak, pamiętaj przede wszystkim o tym, że tam na dole funkcjonuje tak zwana kultura załatwiania. Kiedy mówi, ja przestałem być posłem, to od ludzi z mojej wioski, gdzie mieszkam, usłyszałem, że byłem kiepskim posłem. Dlaczego? Ponieważ niczego sobie nie załatwiłem. I nawet jak sąsiadom udało się doprowadzić tam gaz, wodociąg czy kanalizację do swojego domu, to oni wszyscy zobaczyli, że u mnie jest to niedociągnięte. Czyli uznali, że jestem kiepskim posłem, bo nie umiem sobie załatwić. Tak? I to była bardzo ważna uwaga. I pierwszy obszar to jest właśnie ta Polska lokalna, do której będziemy chcieli na różne sposoby docierać i tutaj tłumaczyć, dlaczego to jest ważne. Ja to też znam z autopsji w ten sposób, że zanim jeszcze wyjechałem do Holandii, bardzo często byłem zapraszany przez kluby obywatelskie i wybierałem bardzo celowo, wybierałem małe miasta, miasteczka, wioski, żeby tam rozmawiać z ludźmi i to ci ludzie tam na dole opowiadali mi o tym, że proszę ojca, ojciec tu tak pięknie mówi, ale nasz proboszcz czy nasz biskup to u naszego wójta czy tam prezydenta miasta, tak on siedzi notorycznie u niego w biurze i właściwie tajemnicą Poliszynela jest dla wszystkich to, że to on zarządza. Tak? Ludzie mi mówili o tych najróżniejszych bolączkach, a jednocześnie w tych małych lokalnych społecznościach trudno im to jest zmienić. Więc mamy Polskę lokalną, to jest jeden target. Tak? Drugi bardzo ważny i oczywisty, no to są duchowni i księża. Tak? Duchowni księża. Ze wszystkich sił będę starał się wciągnąć jak największą ilość księży do tej naszej akcji. Żeby... Ale rozumiem, przepraszam, że przerwę, szeroko pojęty kler, czyli siostry zakonne także. Tak, oczywiście, że siostry zakonne także, no ale siostry zakonne jednak mają to do siebie, że najczęściej ciężko pracują, bardzo anonimowo, a i tak wszystkim zarządza proboszcz, nie? Nie są frontmenami. Tak, tak, nie są frontmenkami i nie one tutaj przede wszystkim tworzą problem, tak? Chociaż oczywiście także do sióstr zakonnych będziemy to kierowali, ale księża, jeszcze raz księża biskupi w Polsce już dostali od nas oficjalne zaproszenie do wzięcia udziału w tej akcji. Na razie jeszcze żaden nie odpowiedział i powiem, jeżeli chociaż jeden się zgłosi, to ja będę przeszczęśliwy, bo to będzie cud mniemany po prostu się zdarzy, ale liczę na to, że znajdą się odważni księża, już parę deklaracji mam, którzy zrobią sobie chociażby selfie z plakatem naszej akcji, naszego projektu, na którym będzie taki lekki, zabawny rysuneczek, ale pozostawiający poczucie, że temat jest traktowany poważnie, proste hasło, idą wybory, Kościół wolno od polityki, a dla księży idą wybory, moja parafia wolna od polityki, idą wybory, moja ambona wolna od polityki. Tak? Wystarczy wydrukować sobie ten plakat, zrobić z nim selfie, przesłać nam, my będziemy to propagować i pokazywać, gdzie ludzie pozytywnie reagują na naszą akcję. Ale rozumiem, że te plakaty też będzie można wydrukować i zawiesić w gablotach. Tak jest, tak jest. To wszystko będzie do pobrania ze strony naszego projektu. W tej chwili te właśnie wszystkie grafiki, plakaty i tak dalej rysują się, jest duży zapał. Duch twórczy. Twórczy, tak? Ale edukowanie księży i tłumaczenie im, że dla dobra Kościoła, dla dobra wspólnoty, odzyskanie naszej autonomii jest czymś fundamentalnym. Odklejenie się od takiej czy innej władzy,
od zbyt bliskich relacji z politykami leży w naszym najgłębszym interesie. Oczywistą rzeczą powinno być, a jednak nie jest, i dlatego trzeba będzie tego uczyć i do tego przekonywać, że kiedy Kościół jest zakładnikiem koniunktury politycznej, w oczywisty sposób zawsze i systematycznie na tym traci, tak? I to jest nauka, którą powinniśmy już dawno, to lekcja, którą już dawno powinniśmy odrobić z historii. I to będzie drugi target, czyli krótko mówiąc duchowieństwo, bo z nim tutaj jest naprawdę kiepsko. Ja bywając tu i ówdzie, spotykając się przy okazji, dajmy na to, jakichś tam poświęceń, bierzmowań, odpustów i tak dalej, jak słucham czasami opinii księży na różne tematy, no to jednak trochę mi ręce opadają, bo to wszystko jest tak bardzo krótkowzroczne, tak bardzo zakorzenione w przekonaniu, że my jako my sami, jeżeli nie mamy ochrony państwa czy wsparcia ze strony państwa, no to sami niewiele możemy i poradzimy sobie. I my musimy się o to oprzeć, tak? No to jest fatalne. Jakiś rodzaj asekuracji. To jest no, absolutnie fatalne przekonanie. Ja już nie chcę mówić, że... Nie, chcę mówić. Jest głęboko nieewangeliczne. A jak już właśnie mówię o Ewangelii, no to także przygotujemy około 10, 7 fragmentów już wybrałem z Ewangelii. Tam się też w tej akcji pojawią do odsłuchania takie audio komentarze krótkie, gdzie będę czytał Ewangelię, interpretował Ewangelię, wyjaśniał Ewangelię w perspektywie społecznej. Począwszy oczywiście od takiego najbardziej oczywistego i najbardziej znanego w tym kontekście relacje państwo-kościół fragmentu, czyli historia z monetą podatkową. Jak przynoszą ją do Pana Jezusa i pytają, czy należy Cezarowi płacić podatek. No i jak pamiętamy, Pan Jezus pyta, a czyja to jest moneta? Czyj jest tu wizerunek, tak? I oddajcie Cezarowi co cesarskie, Bogu co boskie. To zresztą jedno z haseł naszej akcji, naszego projektu. Bogu co boskie, Cezarowi co cesarskie. I to jest bardzo mądra zasada. Natomiast w Ewangelii jest dużo więcej bardzo interesujących fragmentów w perspektywie społecznej i takich, które powinniśmy znać, rozumieć, bo to ta znajomość i to zrozumienie powinno powodować zupełnie inne patrzenie na te relacje państwo-kościół. I trzecia grupa, taka bardzo istotna, docelowa, to są politycy oczywiście. To jednak wywieranie presji na nich i chcemy w tej akcji pokazać, zrobić ją tak i pokazać takie rzeczy, zwrócić uwagę na takie sprawy, które po pierwsze jednak ich będą trochę kompromitowały, a nawet więcej niż trochę, i pokazywały tą ich hipokryzję, tak, która mnie irytuje, bo już i w tej kampanii wyborczej widać, jak właściwie wszyscy podpierają się Kościołem, religią, tradycją chrześcijańską, odwołują się do tego, a ja chciałbym polską debatę publiczną, polityczną debatę publiczną wyczyścić z argumentacji religijnej. Nie z backgroundu aksjologicznego, z odniesień historyczno-aksjologicznych, bo one tworzą naszą społeczność. To my jesteśmy z nich zbudowani, to jest oczywiste. Natomiast używanie argumentacji religijnej w dyskursie politycznym jest szalenie niebezpieczną rzeczą. By the way, to jest rzecz, która zdarza się nie tylko w Polsce. W ostatnich wyborach amerykańskich mieliśmy przecież do czynienia, myślę tutaj o Stanach Zjednoczonych, mieliśmy do czynienia z bardzo takim wyraźnym i przerysowanym używaniem argumentacji religijnej w dyskursie politycznym, wyborczym. Tak? Więc politycy będą kolejnym takim naszym targetem. Ale jeszcze o jednej grupie muszę wspomnieć ze względu na to nagranie. Ja zwróciłem się z prośbą, żebyśmy zrobili tą krótką taką lekcję o demokracji w
kontekście relacji państwo-kościół, no bo wiem, że ten stream, te wasze audycje trafiają do bardzo dużej grupy nauczycieli, a nauczyciele to w lokalnej Polsce wciąż, i bardzo dobrze, że tak jest, ważne osoby. Ważne osoby, które edukują, od których sporo zależy, i już teraz zapraszam naprawdę z otwartym sercem, czy jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący. Nieważne w tym momencie są twoje przekonania religijne. Odłóż też na bok swoje emocje polityczne. Przypomnij sobie, co nie jest specjalnie dla ciebie trudne, nauczycielko, nauczycielu, że możesz nam bardzo pomóc, możesz wziąć udział w naszych spotach tej akcji, możesz nagrać, my mamy gotowe scenariusze, możesz też nagrać swoje treści, ponieważ chcielibyśmy te główne spoty tego projektu przygotować w taki sposób, że potem one będą stanowiły taką całość, do której nauczyciel WOS-u, czy nauczyciel religii, katecheta, czy nauczyciel WOS-u będzie mógł sięgnąć, pokazać uczniom jeden filmik, dwa, ich będzie 20. To jest projekt obliczony na 20 kroków, 20 tematów wybraliśmy. Będzie można wziąć ten spot, pokazać i będzie świetny początek, a nawet więcej niż początek rozmowy na lekcji o społeczeństwie czy na katechezie, jak te sprawy należy poukładać. Więc wszystkich nauczycieli zapraszam. Wy macie w genach umiejętność mówienia, uczenia, edukowania, więc jak raz pasujecie do naszej akcji, więc każdego zapraszam. Do tego jeszcze za chwilę wrócimy do zachęcania, bo jeśli słyszę 20 kroków, to znaczy, że projekt jest długodystansowy. Tak, projekt jest długodystansowy, obliczony właśnie na 20 tygodni. Tak? Mm-hmm. W każdym tygodniu będzie nowy spot, nowy temat, nowa dyskusja, nowe materiały. To musi mieć swoją dynamikę. Jeśli ojciec mówi o cytatach z Pisma Świętego, a nasza rozmowa, mimo że będzie pokazywana po Wielkanocy, to odbywa się Wielki Piątek i trudno nie przypomnieć sobie jeszcze jednej politycznej rozmowy wielkopiątkowej, czyli Piłata z Jezusem. No to jest genialna rozmowa, w której spotyka się władza i władza. I jak u Mateusza usłyszymy więcej ciszy, ja teraz zresztą brałem udział w rozmowie o ciszy, że być może więcej ciszy uratowałoby nas przed konfliktem, kłótnią, emocjami, takim rozdrganiem, ale cisza przede wszystkim. Tak u Jana słyszymy tę słynną rozmowę, w której jeden i drugi przypomina i dopomina się o granice władzy, nieprzekraczanie tej granicy władzy, ustanowienie granic władzy, prawda? To jest tam jednak dość stanowcza wypowiedź Chrystusa i dość stanowcza postawa Piłata, dwóch silnych osobowości. Myślę, że to jest pierwszy podział Kościoła od polityki. Takie mam wrażenie, że ten cytat może być wykorzystywany i chyba jest wśród tych siedmiu, o ile pamiętam. No ale ja jeszcze zmierzam do innej rzeczy, do innej sprawy. Proszę mi pozwolić na króciutki tylko wtrend w tym momencie. Oczywiście jest ten fragment, jego by nie mogło zabraknąć tam. Na ten temat też nagram komentarz, ale już tutaj warto przypomnieć, że w polskim tłumaczeniu Ewangelii Świętego Jana, która jest używana w liturgii, czyli to jest Biblia Tysiąclecia, tam wciąż są trzy fragmenty w tej pasji janowej niepoprawione, a bardzo istotne, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w Wielki Piątek, kiedy ta pasja janowa jest czytana w kościele podczas liturgii męki pańskiej, to co słyszymy? Że Piłat pyta, czy ty jesteś królem? I słyszymy odpowiedź Jezusa, tak, jestem królem, ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. To jest błąd. Wszystkie europejskie teksty już są poprawione. Oczywiście polski katolicyzm jest zawsze lepszy od wszystkiego innego i nie ma poprawione, ponieważ w tekście greckim jest co innego. Piłat pyta, czy ty jesteś królem? A Jezus odpowiada, to ty mówisz, że ja jestem królem. Czyli Pan Jezus już tu się odcina od
tej koncepcji królewskości, którą ma w głowie Piłat. Jako, że Jezus jest konkurentem dla Cezara. I Jezus zarówno się odciął od Cezara, jak i odciął się od Żydów, którzy sugerowali poprzez swoje oskarżenie, że on chce zostać, Jezus chce zostać królem żydowskim, czyli tak naprawdę odnowić królestwo, czyli krótko mówiąc sprzeciwić się znowu Rzymianom i tak dalej, i tak dalej. I Jezus zarówno koncepcji żydowskiej, jak i rzymskiej się sprzeciwił i mówi, ja jestem zupełnie innym królem. I tam padają słowa, królestwo moje nie jest z tego świata. To jest kontynuacja rozmowy z kolei ze świętym Piotrem, prawda? Tak, że nie rozumiesz słowo Mesjasz i tak dalej, i tak dalej. To jest fundamentalna kwestia. Ale być może to jest asumpt do tego, żeby powiedzieć o kolejnej sprawie i rzeczy. Być może ten konflikt, bo na czym polega konflikt człowieka, który przygląda się stosunkom państwo-kościół? Na tym, że jeden i drugi umościł się, chce zachować status quo, chce jakiś rodzaj asekuracji, czy chodzi wprost o rząd dusz? Oczywiście, że chodzi o rząd dusz, zarówno o rząd dusz w sensie, powiedziałbym w takim sensie absolutnym, jak i relatywnym. Co mam na myśli? A mianowicie, o rząd dusz chodzi w ten sposób, że polityk, żeby funkcjonować, żeby rządzić, żeby zdobyć władzę, musi mieć za sobą jakiś elektorat. Więc szuka sposobów na zgromadzenie tego elektoratu, który go poprze. I jeżeli widzi, że na elektorat działa ten element argumentu czy odniesienia religijnego, to bezwstydnie, bezczelnie go używa. I to jest powszechne w Polsce. Więc tutaj pewna pragmatyka. Im się opłaca, bo to działa. Bo na ludzi to działa. Tak konstruują swój przekaz, żeby czerpać z tego właśnie korzyści polityczne. Ale mało tego, dzieje się rzecz jeszcze bardziej niebezpieczna, ponieważ ci, którzy już zdobywają tą władzę i chcą ją bardziej, chcą ją umocnić, chcą ją uczynić wręcz taką nienaruszalną, no to próbują tej swojej władzy przypisać atrybuty właśnie boskie, tak? I to jest kolejna fatalna zupełnie rzecz, która się dzieje. Nie? I dlatego na przykład ta polska... Ale ojcze, zawsze polityk powie, ależ ja daję świadectwo i ewangelizuję. No tak, i to też trzeba będzie wyjaśnić w kampanii wyborczej. Ja wcześniej, jak Państwo znają moje różnego rodzaju wypowiedzi, już na to zwracałem uwagę. Czasami dużym poirytowaniem, tak? Kiedy polityk zaczyna być głosicielem Ewangelii, kiedy polityk zaczyna być przywódcą religijnym, wojna jest już tuż za drzwiami. Albo wojna wewnętrzna, wojna społeczna, wielki podział, albo wręcz krwawe zajścia i przecież znamy to doskonale z historii, tak? Rzeczą niemożliwą jest połączenie religii i polityki, tych dwóch przesłań w taki sposób, aby to nie kończyło się jakąś potężną szkodą dla społeczeństwa. Tak? Politykowi nie wolno używać argumentacji religijnej, nie powinien tego robić, ani nie powinien występować w podwójnej roli, czyli jeżeli jest na przykład katolikiem rzymskim, człowiekiem wierzącym, to jako polityk nie powinien zdobywać poparcia w odniesieniu czy w oparciu o swoje przekonania religijne. No ale może ojcze jest tak, bo zastanawiam się, gdzie jest pierworodny błąd, skoro mamy dobrze ustanowione prawo, prawda, które nie jest przestrzegane, jak ojciec podkreśla, to gdzie jest pierworodny błąd tych stosunków państwo Kościół, bo jak przypominam sobie rozmowę z biskupem Jareckim, to ośmieliłem się przy nim powiedzieć, że jakby ludzie wyczuwają ten konflikt i wyczuwają ten rodzaj bycia narzędziem jednej w rękach drugiej instytucji i odwrotnie, a jednocześnie bardzo łatwo scedowali to na kler. Swoje poglądy, swoje zachowania, swój światopogląd
po to, żeby oni reprezentowali, mówię o politykach, jednocześnie kler. Oddali dość łatwo ten przywilej wolności wypowiadania, wolności słowa, wypowiadania słów i wyrażania swoich poglądów religijnych i politycznych. Czyż nie tak? To ja najpierw czepię się słowa, które przed chwilą zostało wypowiedziane, czy zdania. W rozmowie z biskupem Jareckim ośmieliłem się powiedzieć. Pierwsza rzecz, którą musimy zmienić, czy jedna z pierwszych rzeczy, którą musimy zmienić, to, że swobodnie i otwarcie, oczywiście z szacunkiem do drugiego człowieka, z dbałością o rzetelność mojego słowa, ale w otwarty sposób mówię: biskupie, ja się z tym nie zgadzam, księże biskupie, a co ksiądz powie na ten temat? Nie może być tak, że istnieją pytania uzasadnione, których nie można zadać biskupowi, albo że jest jakimś, właśnie my czujemy jakiś dyskomfort, zadając biskupowi trudne pytania. Z tym także trzeba skończyć. To się naprawdę musi skończyć, bo to jest wciąż jeszcze w tej pionowej, takiej feudalnej, że tak powiem, strukturze się poruszamy. To pierwsza rzecz, ale zmierzając do jakiejś próby odpowiedzi na pytanie, gdzie jest ten grzech pierworodny w tym wszystkim. Oczywiście tu można byłoby całoroczne seminarium zrobić i pokazywać różnego rodzaju złożoności. Ja w tym momencie, nie chcąc niczego upraszczać ani sprowadzać tylko do jednej odpowiedzi, pokażę na jedną z wielu, które są potrzebne. I ta jedna z wielu, która dla mnie jest ogromnie ważna, jest taka. Sięgnijmy do etyki nikomachejskiej Arystotelesa, księga 8-9 o przyjaźni. Co tam przeczytamy? Arystoteles nam mówi, że ludzie zasadniczo przyjaźnią się z trzech powodów. Przyjaźnią się dla przyjemności, dla korzyści i ze względu na osobę przyjaciela. I przyjaźnią par excellence powinniśmy nazywać tylko ten rodzaj. Trzeci. Tak? I dwóch ludzi, którzy są tak samo dzielni etycznie, oni mogą stać się przyjaciółmi par excellence. Ale wiemy, że ludzie zawierają przyjaźnie w oparciu o przyjaźń i korzyść. Tutaj w tym obszarze relacji państwo-kościół ten element zawierania przyjaźni, układu, tych dealów czy deali jest mnóstwo, bo wciąż mogą czerpać z tego korzyść. Aby oni, czyli duchowni i politycy i rządzący, przestali z tego czerpać korzyści, to my mamy to narzędzie w ręku. To my musimy im pokazać, że już więcej korzyści z tego nie będą mieli. Dopóki mają tą korzyść, będzie ich bardzo trudno powstrzymać. A mają tę korzyść dlatego, że wykorzystują nas. I że my dajemy się wykorzystywać, niestety, ponieważ element religijny jest jednym z najważniejszych elementów naszej tożsamości, jeżeli jesteśmy ludźmi religijnymi, tak? Ale nawet jak jesteśmy ludźmi niereligijnymi, to też mamy pewne ważne fundamenty aksjologiczne swojej tożsamości. Ta pierwsza bardzo ważna tożsamość, identyfikacja dla ludzi religijnych jest związana z religią i wszystko, co temu zagraża, prawda, jest postrzegane jako niebezpieczeństwo, jako coś złego, ja chcę to odepchnąć od siebie. Więc cwany polityk co robi? Polityk po prostu uderza w ten najczulszy nasz punkt, w ten słup, tą axis mundi, kolumnę świata, na której u nas wszystko stoi. Tak? I on nas przychodzi i straszy. I teraz for example. Dlaczego pojawia się propozycja zmiany ustawy dotyczącej prawnej ochrony uczuć religijnych? Proszę się temu przyjrzeć. W ramach kampanii, w ramach tej naszej akcji, tego naszego projektu, także zapoznamy Państwa ze stanowiskiem, które przygotował Kongres Katoliczek i Katolików na temat właśnie tej propozycji zmiany ustawy o ochronie uczuć, o prawnej ochronie uczuć religijnych. Pokażemy, na czym ten cwany, że tak powiem, pomysł, jak ten cwany pomysł jest, czy lepiej powiedzieć, szczwany pomysł skonstruowany i czemu on jest podsunięty w tym, a nie w innym momencie i czy on rzeczywiście czemuś dobremu służy. Już od razu mówię, niczemu dobremu nie służy. Jest to konstrukt polityczny przygotowany na właśnie okazję kampanii wyborczej i pokażemy
jak prawo powinno być skonstruowane, co tu jest ważne, co tu jest istotne. Stanowisko jest naprawdę ciekawe, zrobione rzetelnie. Do tego stanowiska będzie można, oprócz przeczytania tego stanowiska, będzie można posłuchać podcastu, który przygotowałem z panem profesorem Włodzimierzem Wróblem. Zapytałem go o to, o te właśnie sprawy związane z uczuciami religijnymi. On orzekał w jednej z najgłośniejszych spraw, w tym względzie w sprawie Nergala, czyli pana Darskiego, tak? Jak pamiętamy po tym podarciu Biblii na tym zamkniętym koncercie. I on tam jako sędzia Sądu Najwyższego robił wykładnie i tak dalej. Przepytuję go z tego wszystkiego, on bardzo ciekawie o tym wszystkim opowiada. Potrzebujemy pod tym względem edukacji. Ta nasza akcja, ten nasz projekt, to też jest projekt na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, tak? Dobrze. Ojcze, żebyśmy nie zgubili głównego jakby problemu, a mogę zapomnieć, ojciec nie. Mianowicie, to jak powinno być? Jaki ten model powinien być? Modele w świecie funkcjonują różne. To też warto tak szybciutko zupełnie powiedzieć, że można powiedzieć o takich trzech, czterech modelach. Tak? Jest model amerykański, gdzie mamy właściwie układ następujący. Kościół odseparowany od polityki i polityka odseparowana od kościoła. Tak? Lepiej powiedzieć w pewnym dystansie. Jedni i drudzy mają zachowywać dystans. Jedni i drudzy, ale nie zabrania się tam używania, odwoływania się do argumentacji moralnej, aksjologicznej, zapośredniczonej w danej religii, tak? W danych przekonaniach religijnych. Mamy taki balans, gdzie i od polityków, i od duchownych wymaga się pewnego dystansu. Mamy model francuski, taki, który jest zbudowany na tej idei laïcité, czyli takiego radykalnego rozdziału kościoła od państwa. Rewolucji, prawda? Tak, rewolucji francuskiej, tak, to, gdzie kościół jest wypchnięty poza sferę dyskursu publicznego, jeżeli chodzi właśnie o sprawy polityki całkowicie. I to nie jest korzystne rozwiązanie, ani moim zdaniem, ani dla kościoła, ani dla państwa. I tam dochodzi do różnego rodzaju absurdów. Jeżeli ktoś śledził ostatnią kampanię prezydencką we Francji, to w tej takiej gorącej rozmowie z obowiązującego, znaczy wtedy jeszcze będącego prezydentem i potem znowu wybranego z panią Le Pen, tak, z Macrona z Le Pen, ta kwestia oczywiście, że się pojawiła. I to było bardzo, bardzo ciekawe, bo tam było widać, jak jedna i druga strona próbuje na swój sposób nawiązać do tego laïcité i jest to... I jest bezradna. Jest bezradna, tak. I jest to miałkie, i to jest dramatycznie miałkie intelektualnie. Ja po prostu aż boki ze śmiechu zrywałem, co oni tam wygadują. Ale to jest ten model i są modele, które są oparte o, można powiedzieć, pewnego rodzaju współpracę pomiędzy kościołami, związkami wyznaniowymi, a państwem. I w Polsce jest ten właśnie, obowiązuje w prawie ten model kohabitacji, tak? Punkt 25 Konstytucji, że to ma być współpraca między tymi dwoma podmiotami. I to jest bardzo dobry model, tylko trzeba chcieć go realizować. Trzeba chcieć go realizować, bo są takie cele społeczne, ogólnospołeczne, które Kościół i państwo mogą realizować razem i to nie jest, i sam fakt współpracy nie jest przestępstwem, ani nie jest czymś złym, tylko jak współpracujemy, przede wszystkim, czy to jest transparentne dla obywateli, czy jest oparte na prawie, na uczciwych zasadach i tak dalej, i tak dalej. Jest oparty na dobru społecznym, prawda? Tak, a nie dobru jednej z tych grup.
prawda? Jasne, nie? I że tutaj nie mamy do czynienia z jakimikolwiek dealami, targami czy kupczeniem, my ciebie poprzemy, ale ty nam załatw tutaj to i to i tak dalej, i tak dalej. Nie. W wielu rzeczach można współpracować i ta współpraca dla wszystkich może być korzystna. Zawsze będzie taki obszar, na przykład jak troska o ludzi chorych, starych, ubogich i tak dalej, gdzie właśnie wspomniane siostry zakonne oddają bardzo często ogromną, całe siebie oddają do tej pracy i troszczą się o tych ludzi. I to zawsze będzie coś, co Kościół może wnieść także do całej społeczności i tu trzeba to uregulować. Tak? I jeżeli to jest oparte na dobrych, równych zasadach dla wszystkich podmiotów społecznych, na takich samych zasadach, nie ma problemu. Ale tam, gdzie zaczyna się kupczenie, tam jest ogromny kłopot. A jak jest, ojcze, i wchodzimy w bardzo kłopotliwy temat, z finansowaniem Kościoła? Na pewno nas słuchają katecheci. Ja może pierwszy raz się upublicznię, że ja jestem za tym, żeby religia była w szkole. Mało odważyłem się powiedzieć gdzieś w debacie, że gdyby uwolnić wszystkie przedmioty, w ogóle najpierw trzeba byłoby zacząć mówić o badaniach, które pokazują, że uczniowie nie za bardzo lubią szkołę. Traktują ją bardzo opresyjnie i nie polepsza się. Trzeba byłoby więcej czasu, żeby opowiedzieć o kontekście, powodach i tak dalej, ale tak jest. I żartobliwie powiedziałem, że gdyby uwolnić wszystkie przedmioty i zrobić je dobrowolnymi, to najwięcej ludzi chodziłoby na religię. Co jest pocieszające i prawdziwe. Trochę prowokujące. I w pewnym momencie rzeczywiście niektórzy podnieśli brwi, ale nikt nie odważył się w tej debacie zaprzeczyć. Natomiast chcę zapytać o to finansowanie, wrócić do pierwszego pytania, o finansowanie kościołów, wyznań, wspólnot wyznaniowych w Polsce. Czy to można systematyzować, czy można właśnie zrobić transparentnie, czy można to zrobić bardziej solidarnie, czy można dopuścić ludzi świeckich, bo być może tutaj brakuje pewnego sznytu świeckich ekonomistów, prawda, którzy mogliby powiedzieć, z drugiej strony inwestycje Kościoła, które wzbudzają dużo, dużo kontrowersji, etc., etc., a z trzeciej strony no dziwna rozmowa, że na przykład siostry zakonne, które rzeczywiście pracują najczęściej w hospicjach, w różnych takich bardzo ekstremalnych, trudnych miejscach, nie mieliby mieć opłaconych ZUS-u choćby, prawda, żeby mogły też korzystać potem z usług leczenia się na starość, choćby, prawda, czy zabezpieczyć swoje życie. Jak to jest, ojcze, jak ojciec to widzi? To zacznę od katechezy i dojdę do odpowiedzi na generalne pytanie dotyczące właśnie finansowania, bo to jest bardzo ważna część też tego problemu. A mianowicie, dlaczego chcę zacząć od tej katechezy? Ponieważ to, co pan powiedział, mnie właśnie jest mi bliskie, w jakim zakresie. Kiedyś w jednym z takich dużych artykułów odwołałem się do takiego oto przykładu, że niechęć uczniów wobec katechezy jest analogiczna do niechęci wobec matematyki. Dlaczego? Ponieważ jedna i druga kwestia jest absolutnie niepragmatyczna. Niepragmatyczna, tak? Umiejętność abstrakcyjnego myślenia w obrębie matematyki to jest wymagające, to jest trudne i uczniowie co mówią? A do czego mi się to przyda? Pieniądze umiem w portfelu policzyć, wystarczy. Po co mi całki, po co mi potęgi, po co mi pierwiastki, rachunki różniczkowe i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle mi jest niepotrzebne. Po co mnie tutaj do matury z matematyki zmuszać i tak dalej. I czego uczniowie nie wiedzą i co się tu dzieje? Intelektualnie nieprawdopodobnie tracą, ponieważ nie wytwarzają pewnej bardzo istotnej zdolności myślenia, tak? Na której stoi cała nasza technologiczna... No tak, analizy, syntezy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tak? I są po prostu bezradni.
Czyli pozbawienie się matematyki to jest pozbawienie się potężnego narzędzia, ale też umiejętności myślenia i zdyscyplinowanego. Żeby przeżyć. Żeby przeżyć. Jeżeli chodzi o religię, mamy do czynienia też z tego typu refleksją i z tego typu treściami, które nie przydają się, że tak powiem, od ręki do tego, żeby mieć więcej na koncie, żeby się luźniej żyło, żeby było fajniej i tak dalej, i tak dalej. Ta religia to w ogóle wprowadza tyle komplikacji w życie, a mi się o tyle rzeczy trzeba martwić i starać. Przecież bez tego wszystkiego można sobie poradzić. Można sobie poradzić bez matematyki, można sobie poradzić bez religii. Ale to, co nas różni, to ja jednak jestem, szczególnie w tym kontekście, w jakim się znaleźliśmy, chociaż kiedy religia wracała do szkół, to ja już wtedy mówiłem, że to jest błąd. Ja bym wolał, żeby ona była poza szkołą, bo można byłoby jej zapewnić ten najwłaściwszy religijny kontekst takiego wzrastania duchowego, religijnego, co nie oznacza, że jeśli ona pozostanie w szkole, to ja, że to jest bez sensu, tak? Bo tu też można dużo fajnych rzeczy zrobić. Ale to zamykamy i teraz przechodzimy do tej kwestii. Ja tylko jeszcze, ojcze, przepraszam, bo ja zapomnę, a chcę jednak powiedzieć o pewnej ważnej rzeczy. Mianowicie myślę, że w szkole brakuje miękkich kompetencji. O nich się dosyć dużo mówi, ale szkoła polska rzeczywiście wypada w rankingach świetnie, ale jednak wychowujemy ludzi z twardymi kompetencjami, czyli z dosyć dużą posiadaną wiedzą, ale z coraz mniejszymi zdolnościami do miękkich kompetencji, czyli to, co wszystko się kryje, emocje, empatia, asertywność, ale i poczucie sprawiedliwości, solidarności, takiego miłosierdzia, dobra, tego wszystkiego, co też nie tylko religia, ale i lekcja wychowawcza, i etyki, i filozofii, i wiedzy o kulturze, i tak dalej, wnoszą, więc dlatego widzę dużo możliwości, jeśli chodzi o katechezę w szkole. I też powiem taką naprawdę już ostatnio małą refleksję, że 20 parę lat temu mówiłem, że katecheza to jest w szkole to jest jedyny i ostatni etap, w którym jeszcze ludzie przychodzą sami z siebie i mamy katecheci, ewangelizatorzy nie chodzą za uczniami, nie chodzą jak za czasów Pana Jezusa, tylko oni przychodzą do nich, więc proszę zobaczyć, jak to się wszystko odwraca, nie minęło ćwierć wieku, a sytuacja będzie zupełnie inna, że będą katecheci poszukiwać słuchaczy najprawdopodobniej w dużym uproszczeniu oczywiście. Ja jeszcze tylko szybciutko dorzucę do tego historię, która już się dawno temu też zaczęła, w momencie, kiedy usunięto z uczelni technicznych w szczególności, usunięto kursy filozofii. Tak? No to właśnie, to jest absolutnie fatalne, no bo po co inżynierowi budownictwa filozofia? Ale ten sam błąd popełniono, kiedy chciano wycofać i chyba wycofano na pewien moment matematykę z jako obowiązkową z matury. To jest ten tak, sam tak. No case, to są paranoiczne pomysły, tak? Ale one są cały czas pod presją właśnie pragmatyki. Polityka też jest pod presją pragmatyki. Jeżeli jest skuteczne to, że postawię sobie ołtarz na Boże Ciało na tle potężnego plakatu wyborczego takiego czy innego polityka, to zrobię. Chociaż to jest pod każdym względem obrzydliwe, tak? Prymitywne, chamskie i obrzydliwe. To zrobię, bo to jest skuteczne i tyle na ten temat. Ale wracamy do kwestii finansowania, bo ona jest tutaj ogromnie ważna. W raporcie naszym napisaliśmy na ten temat bardzo wyraźnie, że wszystko, co dotyczy misji stricte religijnej Kościoła, głoszenia Ewangelii, jego posługi związanej z tym, że my prowadzimy ludzi do zbawienia, dbamy o ich życie duchowe, to wszystko powinno być na, to wszystko, co jest związane z finansowaniem tego, powinno należeć wyłącznie do odpowiedzialności i kompetencji Kościoła, tak? Tego państwo nie może finansować. Nie może finansować religijnej działalności Kościoła. Natomiast zupełnie inną bajką przecież jest to, że jeżeli Kościół i państwo dogadują się w sprawie, że tu i tu będzie dom opieki takiej a takiej, tu i tu będzie takie wspólne dzieło i tam będą potrzebni pracownicy, tak? W
w dobie covidowej było widać, znowu właśnie, tak to dzisiaj wychodzi w tej naszej rozmowie, siostry zakonne były na pierwszej linii, one siedziały w DPS-ach, jak DPS-y wysiadły, to one szły tam i pracowały i tak dalej, nie? Jest duży obszar wspólnych działań i tam normalnie, tak jak każdemu pracownikowi przysługuje pensja, tak powinna przysługiwać temu. No, jeżeli ktoś roi takie oczekiwania, że ksiądz czy zakonnik, zakonnica w takich okolicznościach będzie, no bo on jest księdzem czy zakonnikiem, to nie powinien brać za to pieniędzy. No, jak słyszę coś takiego, to mnie po prostu i zwyczajnie trzęsie, tak? Każdy ma prawo do zapłaty za swoją pracę, jeżeli ją wykonuje na rzecz całego społeczeństwa, tak? I będzie mnóstwo innych rzeczy, będą dobra wspólne w postaci zabytków i tak dalej, i tak dalej. Gdzie trzeba będzie to odnowić, to wykorzystać i tak dalej, bo to jest nasze dziedzictwo historyczne, z tego ludzie korzystają, to wszyscy przychodzą oglądać i tak dalej, i tak dalej. To jest korzystne dla wszystkich. Więc tutaj udział finansów państwowych jest jak najbardziej sensowny, możliwy, ale znowu, to wszystko musi być absolutnie transparentne, oparte na prawie, na obowiązującym prawie, że wszystkie podmioty są traktowane równo. Tak? I to jest klucz zagadnienia. Podobnie, jeżeli uznajemy za sensowne rozwiązanie, że katecheci są nauczycielami w szkole i tak dalej, to tak samo im się należy za to pensja, tak? Mówię, ja nie jestem entuzjastą rozwiązania katechezy w szkole, ale jeśli oni tam pracują, to powinni dostawać pensję. I tak się dzieje w różnych krajach. To nie jest specyfika polska. Proszę popatrzeć, nie wiem, na Niemcy, na przykład nasz najbliższy W Europie zdaje się, że tylko w dwóch państwach nie ma religii w szkole, tylko że tam się nazywa to religioznawstwo w bardzo różny sposób, ale, tak, tak. Ale jest to finansowane przez państwo. Jest to finansowane przez państwo i nie sam fakt, że to jest finansowane przez państwo jest problemem. Problemem jest to, że to finansowanie jest absolutnie nietransparentne, tak? Że Kościół, który pcha się do polityki, zaczyna robić właśnie dokładnie takie wrażenie, że doi państwo z każdej złotówki, którą tylko tam może chwycić i są tego przykłady. Ja już tam nie będę tutaj nikogo, że tak powiem, atakował z imienia i nazwiska, tak? Ale słuchacz domyślny łatwo skojarzy, o kogo tu przede wszystkim chodzi, tak? To brak transparencji i uczciwości w rozliczeniach finansów kościelnych, to są rzeczy, które trzeba zmienić i naprawić, tak? Ale bardzo chcę podkreślić, bo to jest jakby fundament i o tym też będziemy w tym naszym projekcie, w tej naszej akcji społecznej mówić, że wszystko, co dotyczy misji stricte religijnej Kościoła, powinno być związane z odpowiedzialnością finansową Kościoła za to dzieło. Państwo nie powinno finansować działalności religijnej takiego czy innego Kościoła, mniejszościowego, większościowego, jakiegokolwiek, tak? Natomiast zupełnie czym innym jest ten obszar, gdzie interesy tych dwóch wspólnot się zbiegają, czyli krótko mówiąc, jeżeli dla państwa, dla społeczeństwa korzystne jest, aby, nie wiem, bonifratrzy prowadzili szpital, tak? No proszę wymagać od bonifratrów, że za darmo będą prowadzić szpital. To byłaby umieralnia wtedy, nie? No tak, to tu rozumiemy to, ale proszę jeszcze podpowiedzieć, tak będziemy się zbliżać do końca tej rozmowy, która jest arcyciekawa i podejrzewam, że jeszcze będziemy ją powtarzać, może powtórzymy ją, znaczy nie powtórzymy słowo w słowo, ale będziemy kontynuować tę rozmowę bliżej wyboru. Jak ma się zachować obywatel wierzący lub niewierzący, kiedy widzi przewiny jednej i drugiej ze stron. Co powinien zrobić? Co ojciec radzi? Rodzaj histerii nie jest dobrze widziany. Taki rodzaj obstrukcji też być może nie. Trzaskanie, wychodzenie z opłatka w urzędzie, wynoszenie choinek, trzaskanie drzwiami, malowanie
po drzwiach z rzeźbami Mitoraja. No to wszystko dotyka bardzo ekscentrycznych i ekstremalnych zachowań. To już wiemy, jak się zachowują takie osoby, ale zwykły taki obywatel jak ja, który przygląda się temu z dużą łagodnością. Ja rzeczywiście jestem w tym bardzo dyskretny i nie wyrażam poglądów publicznie, bardzo rzadko to robię. Co powinienem zrobić, kiedy widzę, że są nadużywane kompetencje jednej i drugiej ze stron? To najpierw, to ciekawe dzisiaj w tej rozmowie, za każdym razem jak pan wprowadza temat, jest coś, co bardzo mnie porusza, bardzo za to dziękuję, a mianowicie w tym momencie jest to ten element takiej wiary w to, że w tej chwili znaleźliśmy się w takim momencie, że to, że jestem, jak ta akcja się nazywa, jestem, nie? Jesteśmy, nie będę tego wymieniał, co tam jest, jestem wkurzony, ale to wyraża się wulgarnie, tak. To jest to daje mi pełne prawo zrobić cokolwiek, bo jestem wkurzony słusznie. To jest filozofia, którą znowu nam podrzucono, w którą bardzo wielu uwierzyło, to jest antyspołeczne, to jest bardzo niebezpieczne. Jeszcze raz, bo w wielu miejscach to robiłem, przypomnę, że ten moment strajku kobiet w COVID-zie, gdzie było duże napięcie, potem wezwanie do obrony kościołów i tak dalej, tam się pojawiła ta wiara, nie, że jak pojedziemy tak agresywnie, no bo nikt nas nie słucha, nikt nie reaguje, a my jesteśmy słusznie wkurzeni, to mamy prawo łamać prawo, tak? No nie, tak nie jest. To jest fatalna, fatalna filozofia i fatalna droga, ale generalnie rzecz biorąc, to jest związane z tym, że w naszej kulturze już w XX wieku to jest kontynuowane w tej chwili. No jest, to są wieki, ja bardzo odpowiedzialnie to powiem, możemy w ogóle osobny też program o tym zrobić. To są wieki w cieniu psychologizacji, różnego rodzaju psychologizmów, tak? I to jest fatalne, że my dzisiaj próbujemy wszystko wytłumaczyć sobie poprzez dojście do tego, jakie uczucia albo jaki brak uczuć za czymś stoi, tak? To już jest tak absurdalne, to się staje już tak absurdalne w niektórych sytuacjach, że w jakiejś, jesteśmy właśnie blisko terenu szkolnego, nauczyciele naszymi słuchaczami i na pewno oni się też spotkali, bo ja jako nauczyciel też się z tym spotkałem i tak dalej. Uczeń nie nauczył się, tak, po prostu ni w ząb. Ja spokojnie pytam, grzecznie sprawdzam, daję szansę i tak dalej. Tam nic nie ma, żadnych pokładów wiedzy i na koniec stwierdzam, muszę z przykrością powiedzieć, to był student egzaminowany przeze mnie, z przykrością muszę powiedzieć, pan nie zdał egzaminu. No i co słyszę w reakcji? A czy ojciec wie, co ja teraz czuję? Czuję. No tak, ale... Ja już nie mogę, po prostu nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, ale to się nie wzięło znikąd, tak? Ale zostawmy już te psychologizmy właśnie, ale to jest ważne, bo w takiej atmosferze społecznej funkcjonujemy. Ta akcja, którą proponujemy, właśnie potrzebuje dużego dystansu wobec własnych emocji religijnych, politycznych, potrzebuje rozsądku i powrotu do szacunku do zasad. Przywrócenia w sobie wiary, że szacunek do zasad jest ważny i fundamentalny i wszystko na nim stoi. Ale idziemy dalej. Co zrobić, kiedy spotykamy polityka czy duchownego, który przekracza granice? Przede wszystkim reagować. I teraz my w tej, ja nie chcę uprzedzać faktów, bo w tej właśnie naszej akcji, naszym projekcie pokażemy na parę takich konkretnych sposobów, konkretnych rzeczy, które warto i można zrobić. Tutaj powiem tak, po pierwsze, jeżeli z takich, no to są sprawy, można powiedzieć, zaraz z brzegu. Jeżeli jestem na Eucharystii i słyszę księdza z ambony, który
po prostu jawnie uprawia politykę. To nie zalecam nawet tego, co zrobił jeden z naszych ojców, ojciec Ludwik Wiśniewski. Po prostu był w koncelebrze, siedział i ksiądz podszedł, zaczął mówić kazanie i rzeczywiście to był przekaz stricte polityczny. Ojciec Wiśniewski wstał i powiedział: proszę zacząć głosić Ewangelię i zaprzestać propagandy politycznej. Agitacji. To była jego słynna akcja. No, on to mógł zrobić, powiedziałbym, bo to było wyjątkowe i ze względu na potężne, że jakim swój autorytet i zasługi, ale normalnie rzecz biorąc, jeżeli ksiądz coś takiego robi, idziemy konsekwentnie do niego, rozmawiamy z nim, rozmawiamy z proboszczem i mówimy, że nie życzymy sobie tego. Jeżeli trzeba, reagujemy i piszemy do biskupa, dochodzimy swego. Częścią pracy Kongresu Katoliczek i Katolików jest także to, że przygotowaliśmy deklarację wolności katolika w Kościele i przygotowujemy pracę nad, znaczy pracujemy nad postulatem rzecznika osób świeckich w Kościele, tak? I to jest pomyślane jako pomoc dla wszystkich świeckich, którzy na przykład zetną się z przykładami, że księża uprawiają politykę. Tam w ramach tego pomysłu także szykujemy stronę internetową Prawo Katolika, tak? Gdzie będzie Przepraszam, można... ale rozumiem, że w tym procesie nie unikamy czegoś, co jest ewangeliczne. Jeśli masz kłopot i problem, idź do niego i w cztery oczy oczywiście najpierw mu to powiedz, prawda? Dokładnie, to jest fundamentalna, to jest podstawowa rzecz, ponieważ pierwsza, szczególnie w przypadku księży, tak? Księża, którzy niestety tak się nauczyli, że nikt im nie zwraca uwagi, tak rozpuściliśmy księży, a księża dbali o to skrzętnie, żeby właśnie tak było, że jak on coś mówi, to jest święte i niepodważalne, tak? I dzięki temu, i przez to, lepiej powiedzieć, przez to cały czas poziom kaznodziejstwa się obniżał i nieraz sięga zupełnie dna, że cokolwiek tam bleszy. Nie, wierny ma pełne prawo, jak prawo kanoniczne mówi, do dobrego, rzetelnego pokarmu Słowa Bożego, tak? I jak takie rzeczy spotyka, po pierwsze trzeba zacząć reagować. Trzeba zacząć reagować i wywierać presję na księży, bo musi się dziać to samo, co w przypadku, nie wiem, dajmy na to lekarzy. Jest kiepski lekarz, nie chodzą do niego pacjenci. Tak? Po prostu jest niestrawne, boli i trzeba zareagować. Tak, i trzeba po prostu zareagować na to, koniec, kropka. Podobnie trzeba się uodpornić na argumentację religijną w dyskursie politycznym i nie akceptować tego, nie głosować na takich zawodników, rugować to, mówić o tym głośno. To jest jakby podstawowy, ja mówię, potem właśnie w samej akcji pokażemy konkrety, takie narzędzia. Teraz mówię o takim najbardziej podstawowym obszarze. Musimy zacząć nauczyć się reagować. Irytujące w Polsce jest to, że właśnie problem, właściwie dla radykalnej większości ludzi istnieje problem relacji państwo-kościół. Wszyscy na to narzekają, wszyscy się domagają tego i tak dalej. Politycy mówią, jaki to piękny porządek zrobią, opowiadają o tym w kampanii wyborczej, jaki to piękny porządek w tym zrobią, 5 minut po uzyskaniu władzy nic z tym nie robią. Dlaczego? Bo wracają do filozofii czerpania korzyści, tak? Mówią o tym, bo to jest korzystne w kampanii wyborczej, a potem nic z tym nie robią, bo w praktyce korzystne jest dealowanie z duchownymi i na odwrót, tak? I to my jako wyborcy tych polityków możemy im to ukrócić i to powinniśmy bezwzględnie zrobić, tak? A nie narzekać, że tak jest, a to, a tamto, a zróbmy, a coś tam, nie? Ale jak przychodzi co do czego i pcha mi się do biura w urzędzie proboszcz i próbuje zrobić wrażenie, że on tutaj ustanowi warunki, to my nic z tym nie robimy, bo kłaniamy się przed proboszczem. Nie, koniec takiego kłaniania się przed proboszczem. W konfesjonale owszem, przed ołtarzem owszem, kłaniamy się Panu Bogu razem z księdzem, ale w urzędzie to pani urzędniczka jest szefową. Ja mam, teraz nie, ale jak w Polsce byłem, opiekowała się moim gardłem taka pani otolaryngolog, tak to się nazywa, i ona pod pewnym względem była, nie tylko jednym, ale chcę o jednym powiedzieć, była kapitalna. Jak ona przychodziła się do mnie wyspowiadać, czy przychodziła na mszę i tak dalej, była pobożną,
słuchaczką Słowa Bożego, radziła się w sprawach życia duchowego i tak dalej. W tym, co dotyczyło kompetencji religijnych, duchowych, ja byłem dla niej autorytetem. Ale jak ja przychodziłem do niej, do gabinetu, bo potrzebowałem pomocy, brała mnie w takie obroty i tam ja nie miałem nic do powiedzenia. Ona była i jest od A do Z kompetentna, profesjonalna i to ona była panią w swoim gabinecie. Ale i znowu ojciec mnie z kolei prowokuje i tak będziemy kończyć jeszcze kolejne, czuję, 15 minut, ale obiecuję, że już kończymy. Czego to wynika? Czy to wynika z niewiedzy, czy z niewiary, że politycy zaczynają zaprzęgać sprawy religijne i duchowe i anektować je, a z drugiej strony zaczyna ksiądz politykować, zapominając w ogóle o Panu Jezusie Ewangelii, o dziesiątkach rzeczy, które dzieją się w tygodniu. Dobry homileta, ja akurat kiedyś czytałem kazania Taulera, Eckharta, no i rzeczywiście... Mistyków nadreńskich, dominikańskich mistyków nadreńskich. Przeszedłem dosyć dobrą szkołę kaznodziejską, to mnie interesowało z racji literatury, i mam wrażenie, że oni chodzili, zresztą tak opisują, Tauler, że po prostu chodził przez tydzień, zbierał wszystkie rzeczy, które się działy wokół i przepracował je przez Ewangelię, o której opowiadał, oczywiście ze sznytem jakimś takim filozoficznym, prawda? Czy to nie jest tak, że po prostu księża nie mają właściwie, może odważę się powiedzieć, może nie mają wiary, może nie mają wiary w Słowo Boże, w skuteczność tego, co głoszą, i dlatego łapią się trochę polityki, która jest być może bliżej człowieka, a tymczasem no właśnie nie widzą w tej żyjącej kulturze instans, tej skuteczności natychmiastowej, nie podejmują się ważnych tematów duchowych, do czego są powołani, są stróżem słowa. Znaczy, po pierwsze to jest tak, że oczywiście wielka historia stoi za tym całym problemem, tak? Spór o inwestyturę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te relacje między Kościołem a państwem, to szarpanie za drugi miecz władzy, albo kościelny przez właśnie władzę świecką, albo... Czyli rywalizacja. Tak, rywalizacja, ale pokusa władzy jest potężną pokusą. Tak? I jeżeli coś daje władzę i skuteczność, daje mi pozycję społeczną, daje mi ważność, to są bardzo silne pokusy dla nas wszystkich, nie wyłączając z tego oczywiście księży. Tak? I teraz ksiądz, który ma funkcjonować na zasadzie, bo czymś fundamentalnym dla religii, życia duchowego, jeżeli to ma się w zdrowy sposób odbywać, jest wolność. To ksiądz właśnie ciągle musi funkcjonować w przestrzeni wolności. On ma, to jest nauczanie soborowe, głosić prawdę mocą samej prawdy. On nie ma żadnych narzędzi przymusu, nie powinien po nie sięgać i tak dalej, i tak dalej. A co w praktyce widzimy? Jak się gdzieś coś moralnie sypie, to na przykład biskupi próbują wymusić jakiś rodzaj ustawy, która zakaże ludziom postępowania w taki czy inny sposób. Nie? Nonsens. Totalny nonsens, tak? I ta pokusa sięgania po to właśnie skuteczność tej władzy świeckiej, no jest zupełnie, zupełnie fatalna. Ale to wynika z niewiary czy z niewiedzy? Znowu. To jest bardzo złożone, bo można powiedzieć, dla mnie przede wszystkim za tym stoją reprodukowane z pokolenia na pokolenie schematy mentalne, zachowania, sposoby myślenia, tak? To jest bardzo silny element, który w księżach jest obecny i oni w następnym pokoleniu domagają się tego samego, co było jeszcze w XIX wieku, nie? I z tym mamy bardzo mocno do czynienia. Oczywiście, że za tym stoi też problem niewiary, tak? Czy bardzo specyficznej religijności. Zahaczyliśmy już dzisiaj raz, zahaczymy jeszcze raz w takim razie o Ewangelię świętego Jana. No i o tą dywagację, nie? No, wy nic nie rozumiecie. Lepiej, żeby jeden człowiek umarł za naród, niż żeby cały naród zginął, nie? Z rąk Rzymian, prawda? To jest ciągle ten problem. To jest ciągle ten problem szukania właśnie pragmatycznego rozwiązania, gdzie ofiarą staje się niewinny człowiek, no bo my mamy jakiś interes do ubicia.
tak? Ale I proszę zobaczyć, jak labilny jest tłum, który jest tak nielojalny i niewiarygodnie zmienia pogląd z tygodnia na tydzień. No, Nie ma ani dlatego jednej ja osoby w to. tłumie, która by stanęła w jego obronie. Tam potem, zdaje się, Weronika przyszła tylko twarz otrzeć. Ja to nazwałem innymi słowy wcześniej, mówiąc o uzależnieniu Kościoła od koniunktury politycznej. Tak? No, uzależnienie się Kościoła od koniunktury opinii publicznej też, to jest inny wariant tego samego problemu. A to, że tłum zachowa się z reguły tak samo, to jest pewne jak w banku. Ja kiedyś to... Przepraszam, podam Tak, ten oczywiście. przykład, bo on w kontekście jest jakoś ważny i waży. Odprawiałem mszę o 19, dzień, kiedy umierał papież. O 21, 17 zmarł, ja o 19 odprawiałem mszę świętą i na kazaniu, kościół oczywiście pełny, wtedy były, w tamtych dniach były kościoły wypełnione po brzegi, na full nabity kościół i mówię, teraz jest was tutaj, mówię, tak dużo. Jeszcze niedawno wielu z was tutaj nie było. Fajnie, że jesteście. To jest dobra okazja, żeby sobie coś uświadomić. Mówię, ten człowiek umiera i za chwilę umrze. Nawet nie wiedziałem, że on umrze właśnie tam... Podczas kazania. Nie tyle podczas kazania, co tuż po mszy i tak dalej. Mówię, jak on umrze, to większość z was znowu zniknie. I mówię, nie miejmy złudzeń co do tego. Po mszy podbiegły do mnie w zakrystii dwie osoby. Jedna powiedziała, bardzo dobrze, że ojciec to powiedział, dokładnie tak będzie, ponieważ te emocje to jest tylko chwila, a potem będzie codzienne życie i znowu, jak ich zabraknie, znowu będziemy robili to, co zawsze. A druga osoba, to jest ohydne, czemu tak mówi? My tutaj naprawdę szczerze przeżywamy. I problem nie polegał na tym, że oni nieszczerze to przeżywali. Tylko na to, że to było absolutnie ulotne i sobie z tego sprawy nie zdawali. Tłum zawsze taki jest, był i będzie, co nie znaczy, że to nadaje jakąś istotną rangę tłumowi. Ja tłumu nie lubię, po prostu. O, kocham ludzi jakbym jako siebie słyszał. Indywidua. Ja pamiętam, że w dniu śmierci papieża prowadziłem chilijskiego artystę i powiedziałem, że poprowadzimy to, a to była 20 i na pewno papież by się nie obraził, bo przecież był zajęty kulturą, ale jak te miliony ludzi potem wychodzące, łkające i lamentujące zobaczyłem, to naprawdę byłem przerażony. Ale może to jest, ojcze, coś, co wynika z mojej i ojca natury, doczepię się do ojca geniuszu. Mianowicie powiem Państwu i ojcu rozmowę z jednym z moich lewicujących kolegów, polityków, dość znaczących. Być może do odbioru tego wszystkiego, o czym mówimy, potrzebny jest jednak sznyt intelektualny, nie zabierając nikomu niczego, nie dezawuując, ale mówię mu, gdybyśmy czytali dokładnie mity Kubiaka, mity greckie, gdybyśmy czytali lepiej Biblię, gdybyśmy przeczytali dobrze Szekspira, gdybyśmy przeczytali Dubravkę Gresić, Irit Amiel, gdybyśmy przeczytali trochę dokładniej dla żartu Moliera, to najprawdopodobniej mielibyśmy właśnie ten osąd, który mamy, to znaczy tę swobodę odbierania tłumu i jednostki, wiary w jednostkę i pewnego rodzaju sceptycyzmu do zachowań wobec tłumu i tak dalej, i tak dalej. Że jednak sznyt intelektualny jest potrzebny i mam takie wrażenie, że wy chcecie edukować i za tym stoją fakty po prostu jakieś suche, nieznośne fakty, czyli przywracacie rangę prawdzie. No, z całą pewnością będziemy starali się edukować, bo edukacja jest niezbędna. Jakkolwiek ja nie jestem tak zwanym intelektualistą etycznym, tak? W takim jak był Sokrates, że znajomość cnoty czyni mnie człowiekiem cnotliwym.
Nie, ale brak wiedzy no, czyni nas niemalże zwierzętami, tak? To jest oczywiste. Ja znam ludzi bardzo dobrze wykształconych, ale którzy na temat relacji państwo-kościół mówią tak nierozsądne rzeczy, jakby studiów nie ukończyli i kolejnych tytułów naukowych nie zdobywali i tak dalej, tak? Więc wiedza jest bardzo rzeczą ważną. Ja bym lepiej powiedział tak, byłbym super zadowolony, jeśli udałoby nam się tą akcję przeprowadzić, ten nasz projekt w duchu, powiedziałbym raczej sapiencjalnym, że my uczymy mądrości, bo bardziej niż wiedzy my potrzebujemy mądrości, tak? Czyli tego czegoś, co organizuje tą wiedzę, którą mamy we właściwy sposób, który pozwala nam, mądrość pozwala nam używać wiedzy, którą posiadamy, którą nabywamy we właściwy sposób i we właściwym celu, nie? I to jest. A wtedy wybory nie będą samymi wyborami samymi w sobie, tylko będą czymś, co jest związane z wolnością z kolei, prawda? To A jest no właśnie. A no właśnie. No i. jednak to jest dobra, może być puenta. Mądrość potrzebuje wiedzy, wiedza mądrości, a wybory potrzebują wolności. A wolność potrzebuje jakiegoś dokonania wyboru, prawda? Więc ja się cieszę z tego projektu, który ta grupa dziesiątek, setek ludzi, prawda? Ile osób jest w tym kongresie? Jak można się zapisać? Jak można No to dowiedzieć się? już, Proszę powiedzieć tak, na to już koniec. parę rzeczy powiem. Oczywiście tak jak w każdej tego, jak w każdym tego typu ruchu, tak, bo to jest, można powiedzieć, ruch społeczny Kongres Katoliczek i Katolików, gdzie nie ma formalnej przynależności, na listach tak zwanych, jak my to mówimy, teamsowych, gdzie są grupy, ludzie pracują, to mamy nawet wpisanych ponad 1000 osób, tak? Takich aktywnych osób, które bardzo dużo dają, jest 200, to jest klasyczna proporcja w tym wszystkim, ale każdy jest ważny, każdy coś tam wnosi, nawet jak jest tylko takim, można powiedzieć, niemalże postronnym słuchaczem czy satelitą, o każdego staramy się dbać i zapraszamy wszystkich ludzi z inicjatywą, którym leży na sercu mądra reforma Kościoła i też porządkowanie społeczne Polski, tak żeby właściwie Kościół spozycjonować w tej nowej rzeczywistości, czego Kościół też nie zrobił. O tym też będziemy w naszej akcji mówić notabene. I teraz jak nas znaleźć? Najprościej, no żyjemy w świecie mediów elektronicznych, czyli kongreskk.pl, www.kongreskk.pl, strona internetowa się otwiera. Tam znajdziemy wszystkie informacje, jak dołączyć do kongresu, jak w nim pracować, czym się zajmujemy. Tam można się zapoznać z naszymi raportami, je znaleźć, jakie grupy funkcjonują, kto w tym kongresie działa i tak dalej, tak? Czyli kongreskk.pl i otwiera nam się strona internetowa. Można, jeżeli chodzi o ten projekt, który przygotowujemy, to wszystkie osoby, które są zainteresowane i chciałyby w jakikolwiek sposób pomóc, bo są biegłe w świecie social mediów, bo potrafią rysować, bo chciałyby nagrać swój spot, swoją rolkę do tej akcji i tak dalej, proszę zgłaszać się na e-mail. To myślę, że bardzo prosto zapamiętać. Wolny od polityki. Małpka kongreskk.pl. Wolny od polityki, małpka kongreskk.pl. Dużo się dowiedzieliśmy, będziemy w kontakcie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był ojciec Paweł Górzyński. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Proszę być zdrowym. Proszę być, powiem jak Platon. No, najcenniejszą z cnót u Platona była dzielność. Proszę być dzielny. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za możliwość tej rozmowy, tak, no bo właśnie to już jest to szukanie tego targetu, tak, docierania do różnych grup, które można tym projektem zainteresować i zaprosić ludzi. Form uczestnictwa w tej naszej akcji będzie wiele. Jak wszystko ruszy, dowiedzą się Państwo o tym, mam nadzieję, albo już się zgłoście, to się jeszcze wcześniej dowiecie o wszystkim, bo
akcja musi mieć swój też taki spektakularny początek, wtedy pojawią się wszystkie propozycje, jak będzie się można włączyć. Bardzo, bardzo do tego zapraszam. Tak? A my się na pewno spotkamy przy podsumowaniu tego projektu i będziemy ciekawi rezultatu. Wszystkiego dobrego, tak. Bardzo dziękuję. Jest przewidziany wielki finał tej akcji. Tak? Jesteśmy umówieni i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Szczęść Boże. Naszą rozmowę realizował pod względem dźwiękowym i wideo Michał Grygolec, za co mu bardzo dziękuję.